kuchni wcześniej nie było, bo de facto mieszkanie jest naszym nowym mieszkaniem. Więc bardzo dużo to nam zajęło, chociaż przebraliśmy tempo błyskawiczne, bo nie planowaliśmy w ogóle kupna mieszkania, no ale tak się okazało, że kupiliśmy, które było idealnie skończone, tylko nie posiadało kuchni. Z jednej strony wspaniale, bo mogłam ją sobie zrobić sama, z drugiej strony trochę gorzej, bo musieliśmy funkcjonować bez kuchni przez kilka tygodni. Ale udało się zrobić to wszystko bardzo szybko. Dla mnie ten proces kreacyjny jest zawsze bardzo, bardzo przyjemny. Bardzo lubię robić takie rzeczy, dobrze się czuję we wnętrzach. Więc no, już prawie ta kuchnia jest gotowa, bo jeszcze jednego elementu brakuje, ale jak już będzie, to wtedy będę mówiła, czego cały czas brakowało, a nikt nie zauważył, mam nadzieję. Nie powiedz nam. Nie mam blatu. To dosyć ważne. To ważne jest, tak. Nie mam blatu, mam wyspę, która jest skończona, ale blatu kuchennego jeszcze nie mam. Więc generalnie połowy kuchni nie pokazuję jeszcze, bo po prostu jest nieskończona. Czekam, aż kamień przyjedzie i może już w przyszłym tygodniu trafi do kamieniarzy i już będzie, bo już jest wszystko wymierzone, więc bardzo na to czekam. A sama projektowałaś, czy gdzieś tam się posiłkowałaś też pomocą jakiegoś projektanta? Ja dokładnie wiedziałam, czego chciałam, ale znalazłam wspaniałą projektantkę, która to wszystko przerzuciła na papier i zadawała mi ważne pytania funkcjonalne. O, w stylu, no ale ta szafka to powinna się otwierać na tę stronę, a nie na tę, bo tu będziesz przechodziła albo coś tam. No, ja bym o tym nie pomyślała, ona jest ekspertką, więc oczywiście pomyślała o tym, więc moja wizja estetyczna spotkała się z jej doświadczeniem i gigantycznym wyczuciem estetycznym również. Więc wspaniale. No, muszę zrobić pokój dzieci. To jest absolutnie następny krok i to się absolutnie będzie działo w najbliższych miesiącach. No, nie wyobrażam sobie, żeby od nowego roku szkolnego tego pokoju dziecięcego, takiego z prawdziwego zdarzenia nie było. Będą dzieci brały udział też w tym? Coś im dasz do wyboru, czy jednak... Ja zawsze pytam. Zawsze się pytam dzieci o zdanie. Nawet jeśli to są pierdółki w stylu, drobne rzeczy w stylu wybierania koloru koszulki, butów. Ja chcę, żeby one decydowały, bo muszą też się jakoś w tym realizować. Uważam, że nie, tak jakby są momenty, kiedy trzeba ego schować do kieszeni i dziecko ma być dzieckiem. Jeśli chce założyć koszulkę ze śmieszną świnką, to czasami trzeba tego posłuchać i schować wszystkie piękne beżowe sweterki. Nie wiem, czy wiecie, że jest taki termin beżowe dzieci, a propos obecnego pokolenia dzieci wychowanych w idealnie estetycznych wnętrzach. No, więc tak jakby ja jestem za tym, że dziecko powinno być dzieckiem i kolor jest dla dziecka dobry, stymulujący. I nie wszystko, co kolorowe, musi być tandetne, więc daję wybór.